Hej, dzień dobry, to Wybreta Maruda i witam Was po pełnej popkultury stronie internetu. I dzisiaj tej popkultury będzie faktycznie dużo, ponieważ będziemy porównywać jeden i ten sam tytuł w wersji film, książka i musical. Bowiem dzisiaj na tapet weźmiemy produkcję Dear Evan Hansen, czy też w polskim tłumaczeniu Drogie Ewanie Hansenie. Zaczęło się od musicalu, jest też książka, no i jest ten najnowszy film, więc popatrzymy sobie, jak te różne wersje wypadają i która najlepiej robi swoją robotę. Jak mówiłam, zaczęło się od musicalu w 2015 roku. W 2014 już tam jakieś próby powstawały. Od początku udział w tym projekcie brał Ben Platt. I tak naprawdę to jest historia, która powstała w oparciu o prawdziwe wydarzenia. Jeden z twórców tego musicalu, Pasek, był właśnie świadkiem takich wydarzeń, jakie zdecydował się opisać. I razem z Justinem Polem zdecydowali się stworzyć muzykę, stworzyć słowa do całej tej produkcji. Następnie w 2018 roku pojawiła się książka, to jest ta powieść, którą widzicie tutaj. Ta książka miała w pewnym stopniu wyjaśniać pewne nieścisłości, miała uzupełnić pewne luki fabularne. Czy wyszło to na dobre? Za chwilę powiemy, spoiler nie. No i teraz w 2021 roku doczekaliśmy się wersji filmowej. I tutaj także rolę główną otrzymał Ben Platt, ten sam, który grał na Broadwayu już w samych początkach tego spektaklu, który niejako stworzył pewien wzór Evana Hansena, który potem starali się pozostali aktorzy naśladować. Przy czym tutaj oczywiście są małe jakieś kontrowersje, bo jakby to było inaczej, gdyby ich zabrakło. Kontrowersje przede wszystkim dotyczą raz, że wieku aktora, ponieważ Ben Platt ma 30 lat i jeżeli chodzi o wygląd nieco wyróżnia się na tle licealnej społeczności, wokół której fabuła tego musicalu się toczy. A druga kontrowersja jest taka, że posądza to tutaj twórców o nepotyzm, ponieważ produkcją zajmuje się Mark Platt, nie kto inny jak ojciec Bena. No ale to są takie plotki, ploteczki, nie będziemy się tutaj na razie w nie zagłębiać. Lecimy dalej. Fabularnie, jeżeli ktoś by się nie orientował, o czym ten musical jest, to mamy tytułowego Evana Hansena, który mierzy się z fobią społeczną, z depresją, mierzy się z ciągłymi lękami, z nieśmiałością. Ma jakieś tam problemy z nawiązywaniem kontaktów. No i ten Evan na skutek pewnych nieporozumień zostaje wplątany w sprawę samobójstwa jednego z uczniów tej szkoły, Conora. Kiedy Conor umiera, wszyscy myślą, że Evan z Conorem się przyjaźnili, a Evan po prostu temu nie zaprzecza. I tutaj też powody mogą być różne, to może być kwestia po prostu strachu, po prostu takiego szoku, kiedy nagle się dowiadujesz, ej, Conor nie żyje, byłeś jego przyjacielem, opowiedz nam o tym. Szok chociażby pod względem samego samobójstwa i chłopak nie zdążył wręcz zaprzeczyć tej ich teoretycznej przyjaźni, to też można odczytać jako taką potrzebę dopasowania się do społeczeństwa, do tego, żeby się przypodobać innym, żeby stać się częścią grupy, jakby człowiek zwierzę stadne. To też tak naprawdę mógłby być wyraz empatii, tego, że Ewan nie chciał przekazać rodzinie wiadomości, których nie chcą usłyszeć, nie chciał być tym posłannikiem złych wieści, chciał im dawać nadzieję. Nie wiemy tak naprawdę, co mógł mieć w głowie, to też pozostaje do naszej interpretacji. Z tym, że to małe niedopowiedzenie zaczyna zmieniać się w coś większego. I w pewnym momencie Ewan zaczyna zauważać, że może z tej sytuacji zaczerpnąć coś dla siebie, to znaczy zaczyna być zauważany, zaczyna mieć znajomych i przyjaciół, zaczyna go dostrzegać dziewczyna, na której mu bardzo zawsze zależało i niejako zdobył rodzinę. I ojca, którego w zasadzie nigdy nie miał, rodzinę, która ma dla niego czas, która go rozumie. W pewnym momencie okazuje się, że Evan już nie próbuje nawet tego naprawiać, tylko on sam dalej napędza te kłamstwa, to powiedzmy, tka dalej tą sieć kłamstw, żeby to tak poetycko powiedzieć. I potem sam w tej sieci się zaczyna motać. I ta produkcja cieszy się ogromnym powodzeniem i dostała ogromne wsparcie od krytyków, bo nie tylko ze względu tam na aktorstwo, na wokale i tak dalej, ale też ze względu na temat, ponieważ niejako, powiedzmy, otworzyła dyskusję tabu, otworzyła ludzi na rozmowę właśnie o depresji, o samobójstwach wśród młodzieży. Ten temat był unikany dzięki temu musicalowi. Mówi się, że zaczęło być po prostu o tym głośniej, zaczęło się o tym mówić. Więc to też taki trigger, że takie tematy tutaj są. Musical jest naprawdę cudowny, jest do płaczu. Te wszystkie utwory są świetnie dobrane i wzruszające. Jeszcze jak się patrzy na aktorów, którzy tam leją się łzy na prawo i lewo, no to ciężko zachować poker face i żeby nas to też nie ruszyło. Jak kogoś nie ruszy, to jesteście bez serca. I teraz tak, to co jest ważne, co za chwilę powiem w kontekście książki i filmu, to musical pozostawia nam miejsce na
interpretacje. Są tutaj pewne niedopowiedzenia, rzeczy, o których nie wiemy, z których sobie nie zdajemy sprawy, które dzieją się gdzieś za kulisami i my jako widz możemy je sobie dopowiedzieć, zinterpretować. To też kwestia naszej wyobraźni, że po prostu to, co my sobie dopowiemy, prawdopodobnie będzie dla nas lepsze, w sensie silniej będzie na nas działało, bo przemielimy to przez swoje wartości, swoje doświadczenia. Wybierzemy taką ewentualność, która nas indywidualnie porusza. Bowiem, tak jak mówiłam, w roku 2018 pojawiła się książka, która miała te luki uzupełnić i niestety moim zdaniem nie wyszło to nikomu na dobre, ponieważ zabrała nam właśnie możliwość tej interpretacji. Co więcej, w powieści zdecydowano się oddać narrację Connorowi, który już nie żyje i pojawia się w książce jako duch. I obserwujemy świat z jego perspektywy. I okej, może to brzmi fajnie, że możemy poznać nie tylko dopowiedzenia, a prawdziwą historię, jego prawdziwe myśli, jego prawdziwe emocje, że być może dzięki temu lepiej go zrozumiemy, ale jednak nie zawsze nam ta interpretacja będzie odpowiadała. Może być tak, że Connor był człowiekiem, który nas indywidualnie będzie bardzo irytował i te emocje już nie będą działać tak, jak powinny. Jeżeli go nie znaliśmy, to mogliśmy go sobie wyobrazić tak, jak chcemy. Bo to też jest istotne, że musical nie pokazuje nam Connora takiego, jaki on był naprawdę. W musicalu Connor pojawia się na początku spektaklu, jako on. A potem, kiedy już jest po jego śmierci, on pojawia się tylko i wyłącznie jako wyobrażenie Evana. Kiedy Evan sobie wyobraża, że z nim pisze maile, że z nim rozmawia. A tak naprawdę Hansen też go nie znał, więc ta różnica między prawdziwą osobowością Connora mogła być ogromna. Książka po prostu pokazuje nam prawdziwego Connora. Nie każdemu będzie to odpowiadać i dla mnie zabrało to tą pewną możliwość tej magii. Dokładne porównanie musicalu z książką już kiedyś robiłam, więc link wam zostawię w opisie. Film jest dość stary, ale mam nadzieję, że wciąż aktualny. No i teraz, moi drodzy, przejdźmy do porównania tego wszystkiego z filmem. Filmem, który jest teoretycznie moim zdaniem czymś pomiędzy tą książką a musicalem. To znaczy nadal próbuje tłumaczyć pewne luki i je uzupełniać, nadal próbuje naprawiać pewne wady, ale nie robi tego aż w takim stopniu, jak to zrobiła książka. Ogólnie film, wydaje mi się, jest bardzo wierną adaptacją musicalu. Niektóre jakby dialogi, scenografia, to wszystko jest kropka w kropkę. Chociaż pewne różnice są i właśnie o nich chcę powiedzieć. Na przykład scena zakończenia. Kilka ostatnich scen w zakończeniu w filmie zostało zmienionych i tutaj sam Ben Platt powiedział, że zrobiono to po to, żeby Evan był bardziej świadomy swoich czynów i bardziej za nie odpowiedzialny. Tutaj też zakończenie nie każdemu będzie się podobało. Dla jednych będzie ok, drudzy stwierdzą, że znowu podano nam na tacy coś, co powinniśmy sami zinterpretować i sami powinniśmy poddać to, powiedzmy, refleksji. A twórcy to zrobili za nas i strzelili nam tym między oczy. Druga rzecz, którą zmieniono, jest to pewna scena związana z rodziną Connora. Dowiadujemy się pewnej rzeczy w ramach relacji Connora i jego ojca. Tego nie było ani w książce, ani w musicalu. Mam wrażenie, że to dano to, żeby trochę odciążyć ojca, to znaczy, żebyśmy my, jako widzowie, mogli lepiej zrozumieć, dlaczego ten mężczyzna zachowywał się w stosunku do swojego syna w taki, powiedzmy, chłodny sposób, obojętny. I wtedy po prostu ten końcowy wybuch emocji ma na nas zrobić jeszcze większe wrażenie, moim zdaniem. Ale chyba największe różnice, jakie tutaj wystąpiły w tym filmie, dotyczą ścieżki dźwiękowej. Jest jeden plus, to znaczy dostaliśmy nową piosenkę, którą śpiewa Alana, koleżanka Evana, która tam zaczyna razem z nim działać, która z tej całej tragedii też próbuje wyciągnąć coś dla siebie i dla społeczeństwa. I ta piosenka, którą napisała, by the way, sama aktorka wcielająca się w tę rolę, wydaje mi się, że ta piosenka jest całkiem, dodanie jej jest całkiem dobrym zabiegiem, bo zarysowuje nam to nieco jej sposób myślenia, jej podejście do całej sytuacji. Łatwiej nam to zrozumieć, niż kiedy ta dziewczyna zginął jakiś koleś, z którym nigdy nie gadała i ej, robimy akcję. I jakby nie musieliśmy wiedzieć, dlaczego to robi i mogliśmy ją odebrać źle. Być może znowu tu jest kwestia wybielenia trochę jej postaci. No, kwestia interpretacji. Natomiast nieco gorszą informacją jest fakt, że dwa utwory wycięto i to dwa bardzo dobre utwory. Wycięto to, co powinna śpiewać matka Evana, czyli Anybody Have a Map i Good For You. Dwa utwory bardzo wzruszające, śpiewane przez matkę Hansena, których w filmie nie znajdziemy i teraz są powody dwa.
prawdopodobnie. Mówi się, że Steven Chbosky, który reżyseruje ten film, tak na marginesie, Steven Chbosky napisał książkę Charlie, jest też ekranizacja i ta powieść znajduje się na liście ulubionych książek Conora, Dear Evan Hansen, więc to taki powiedzmy mały easter egg. Natomiast mówi się, że Steven Chbosky nie miał jak dorzucić tych piosenek do filmu, co jak dla mnie wydaje się dość kiepskim argumentem, bo jeżeli były w musicalu, to czemu nie miałyby się znaleźć i tutaj. Natomiast drugi prawdopodobny powód, jak dla mnie bardziej prawdopodobny, to fakt, że te piosenki powinna śpiewać matka Evana, a Julianne Moore nie ma żadnego doświadczenia w śpiewaniu. Dlatego nie kazano jej tego robić. Tylko tu nie jestem z tego zadowolona, bo jeżeli wiemy, że robimy musical, to powinniśmy obsadzać osoby, które chociaż trochę śpiewają. Wiecie, chociaż trochę i podciągnąć to jakimś autotunem, jak Pierce Brosnan w Mamma Mia, chociaż wiemy, że to nikomu na dobre nie wyszło. Także to są moje przemyślenia na temat Dear Evan Hansen. Jestem ciekawa, jakie są wasze, czy widzieliście już te wszystkie trzy wersje i która z nich podoba wam się najbardziej. Ja wciąż jestem team musical i jeżeli macie możliwość obejrzenia wersji musicalową, to polecam bardzo z całego serca. Jeżeli nie, to filmowa powinna być wystarczająca, bo naprawdę nie jest zła. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę. Tutaj zostawiamy inne filmy, w opisie też będą inne ciekawe linki, a my widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia. Cześć!